Dzień dobry wieczór, Tłomek. Przed wami Dishonored. Znajdujemy się w bazie Dauda i jego ludzi. I w zasadzie myślę dosyć blisko samego Dauda. Udało nam się wyeliminować praktycznie cały opór, jaki napotkaliśmy. Tutaj mamy dwa wejścia na górę. Ale tak naprawdę prowadzą one do tego samego miejsca. Cześć. No właśnie, tutaj widzimy drzwiczki. Z drugiej strony też byśmy je zobaczyli. Ale najpierw... Master. What is it? Forgive me, but every one of the men we placed in the streets around the Greaves refinery are dead. He butchered them and moved on. He's probably close to our location right now. Keep the rest of the men in place. I didn't expect this, but all we can do is remain vigilant. Ultimately, he will come to me. Znaleźliśmy mistrza zabójców. So he's dead. Farewell, Lord Regent. Royal Spymaster, Hiram Burrows. You small, worried man. You'll never know how many times I've thought about trying to get close to you again. Just to put a piece of sharp metal in your eye. Let someone beat me to it. Someone very dangerous, it seems. Good riddance to you, sir. So many schemes you had, and so many contracts. How many people did I kill for you? None like the last. None like her. I'd give back all the coin if I could. No one should have to kill an empress. Bardzo interesujące zwierzenia. Najwyraźniej Daud żałuje tego, co zrobił. I miał w planach praktycznie zabić swojego zleceniodawcy, no ale ktoś go ubiegł. Wypadałoby najpierw pozbyć się tych jego, nie wiem, bodyguardów, obrońców, czy po prostu patrolujących zabójców stąd. Pewnie jak tego zastrzelę, to Daud się zorientuje. Wiem, że tam jeszcze jeden czasami wychodzi. Staram się stanąć tak właśnie, żeby nie widział mnie od razu. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. Jak na mistrza asasinów, to nie grzeszy spostrzegawczością. Dobra. Z Daudem możemy się... jakby to powiedzieć... raczej możemy całą tą sytuację rozwiązać na różne sposoby. Możemy po prostu się tu wśliznąć niepostrzeżenie i... po prostu ukraść mu klucz, którego potrzebujemy. Możemy go przy okazji przydusić. Tak, żeby było śmiesznie. Jest to w zupełności możliwe. Na przykład, nie wiem, tam teleportować się na górę gdzieś. Nawet Daud raczej nie patrzy do góry. Lub tam gdzieś na balkonik. I nie wiem, zajść go od tyłu. Ale to jest troszkę nudne. Jeśli mam być szczery. Zrobimy coś innego. Dobra, zrobię tutaj save'a na wszelki wypadek. Po prostu podejdę do niego. Porozmawiamy. Pistolet się tutaj bardzo przydaje. No tak, wyniknie z tego walka, ale dosyć ciekawa. Hmm.
No. And now we fight a duel that no two others could fight against the ticking of the clock. To jest bardzo interesujące, ponieważ... Au! Ponieważ jeżeli aktualny poziom chaosu jest niski, to Daud rzuca zatrzymanie czasu, tak żeby jego ludzie się nie wtrącali. No. O ty. Masz. Wreszcie troszkę udało mi się nauczyć parować. No, czasami. A, dobra, to było kiepskie. O, jakie fikołki. Oho. Spróbujemy może po prostu strzelić mu w czoło. Pistolet jest dosyć skuteczny, jeżeli się go zupgrade'uje. Tak, teraz będzie oczywiście troszeczkę... Troszeczkę się z nas nabijał, jak widać, nie wiem, tam 2-3 strzały i wystarczy. Ale, no tam w tle można było przeczytać kilka ciekawych... Przeczytać i usłyszeć kilka ciekawych rzeczy, jakie mówił. No cóż, nie jest jeszcze martwy. Po prostu się teleportował. Więc się podleczę. Mamy tutaj mnóstwo eliksirów różnorakich. I obejrzymy sobie jego kryjówkę z bliska. Halo, halo. A tak, tutaj... Tutaj sobie biedak teraz tam leży, ale zaraz do niego podejdziemy. Bełty. No tak, jeden zużyłem. Cesarzowa. Mapa wieży. A, nie wiem, czy da się tu odczytać, co tu jest napisane, co nieco może. Ale ciężko. To jest oczywiście to samo nagranie, które przed chwilą nagrywał. Farewell, Lord Regent. Royal Spymaster Hiram Burrows. You small, masa najwyraźniej celi celów, które wyeliminował on jego ludzie w taki czy inny sposób. Mapy. Pomieszczenie nad rewidenta. Pomieszczenie, no baza cała. Pierwsze, drugie piętro. Slugjaw. Nikt nie powinien móc zabijać... musieć zabijać cesarzowej. Bardzo interesująca... Kwestia, dobra. Czy tutaj wydawało mi się, że była jeszcze jakaś notka, ale może i nie. Są dwie książki. Obydwie. No dobra, jedna o cesarzowej. Chyba już ją widziałem. Ale jeszcze raz może przeczytam. Wielu z tych, którzy żyli podczas jej rządów, będzie płakało do końca swego życia nad bladym pięknem jej przeszywających oczu. I straszliwym końcem, jaki stał się jej udziałem z rąk własnego pokrętnego sługi i obrońcy. Tak, nie do końca. Za czasów jej ojca Colduinowie zostali wrzuceni w centrum uwagi, pomimo odległości, jaka dzieliła ich od tronu, gdy poprzednia dynastia nie doczekała się potomków. Z nowym cesarzem nadszedł wiek rozwoju, lecz jego córkę miał czekać odmienny los. Podczas jej krótkiego życia intrygi polityczne i pomniejsze konflikty wywołały rozłamy w cesarstwie, podważające jedność wszystkich wysp. Szczurza zaraza była jednak grozą, na jaką nie była przygotowana ani cesarzowa Colduin, ani żadna inna żywa istota. Jest jeszcze druga książeczka, która może nie jest bezpośrednio związana
z obecnymi wydarzeniami, ale warto ją przeczytać. Zanim Slack Joe przejął ulicę w dzielnicy destylarni, nie było szefa bardziej bezwzględnego, gwałtownego czy oddanego wyciskaniu ostatniego grosza od szarych obywateli jak czarna Sally. Podobnie jak tak wielu z Morley, miała bladą skórę i zielone oczy oraz włosy tak czarne jak pustka. Powiadali, że zaczęła młodo i jako dziewczyna oszałamiała mężczyznę spojrzeniem, podchodziła do niego w uliczce, a potem uśmiechała się krzywo i nagle przebijała go nożem. Brała jego pieniądze i ruszała w swą drogę, zanim on wydał ostatnie tchnienie. Jako szefowa była jeszcze gorsza, dowodząc najwrednejszym gangiem ulicznym, jaki Dunwall widziało do tamtego czasu. Jej działania dotykały wszystkiego, od przewozu towarów do prostytucji. Brała haracz nawet od gildii piekarzy. Zaiste maczała palce w każdym cieście. Pewien człowiek, kapitan straży Jules Robin, uznał, że jego misją jest jej powstrzymanie. Prowadził tę sprawę przez pół dekady. Czarną Sally spotkał koniec, gdy Robin kazał swym ludziom rozpalić dymiący ogień w beczkach w pobliżu magazynu, gdzie ona ukrywała się za dnia. Gdy wraz ze swym gangiem wybiegła na ulicę, przerażona, że pali się budynek, kapitan Robin i jego najlepsi oficerowie zarzucili na nich sieci i wykończyli wszystkich mieczami i strzałami z pistoletów. Ach, Slack Joe w ten sposób doszedł do władzy, jak rozumiem. Byłem pewien, że jest tutaj jeszcze jakaś notka od Dauda. A, być może to jest na górze. Zobaczymy. A, no, haha, skrzyneczka. Ech, naprawdę jestem ślepy. Tutaj gdzieś jest jego klucz. Jest. To tak naprawdę jest nasz cel w tej misji. Jak mówiłem wcześniej, moglibyśmy po prostu go zwinąć stąd, albo Daud chyba też ma kopię przy sobie. I w ten sposób nawet go nie zaczepiać. No, ale walka, myślę, była... O, tak, tutaj. Walka była troszkę bardziej interesująca. No, tym bardziej, że wcale nie musimy go zabijać jeszcze. Aha. Daud, jestem zadowolony. Korwo mógł mi się jeszcze przydać, ale twoja improwizacja była wzorowa. To, że wina za zbrodnię spada na niego, znacznie upraszcza sprawę. Mam nadzieję, że jesteś równie zadowolony z zapłaty. Niebawem ponownie skontaktuję się z tobą w sprawie kolejnych zleceń. Hiram Burrows, były mistrz szpiegów. Jeszcze kilka książeczek. Też ciekawe. Cesarski obrońca. No, myślę, że warto przeczytać te rzeczy. Czy to czytałem? Nie, nie czytałem wcześniej. W ciągu wieków władcy zawsze musieli liczyć się z próbami odebrania im życia. Raz w ciągu każdego pokolenia cesarstwo wstrząsane jest śmiercią potężnej politycznej lub religijnej. Potężnej postaci politycznej lub religijnej. Dlatego miasta państwa na wszystkich wyspach opracowały różne strategie ochrony swoich przywódców. W mieście stołecznym Dunwall każdemu nowemu cesarzowi wolno mianować cesarskiego obrońcę. To o wiele więcej niż zaufany ochroniarz. Cesarski obrońca znacznie bardziej szanowany niż ręcznie dobrani gwardziści strzegący Dunwall Tower albo osoby próbujące posiłków władcy. To dworzanin obdarzony niezwykłą swobodą, który stale dotrzymuje towarzystwa najwyższemu władcy w znanym świecie. W wieku lat 12 młody monarcha bierze udział w procesie wyboru, podejmując ostateczną decyzję co do tego, kto będzie strzegł jego życia. Chociaż większość osób wybranych na cesarskiego obrońcę było mężczyznami, kilkakrotnie w ciągu historii rolę tę pełniła kobieta. To ciekawe, że w wieku lat 12, trochę młodo jak na taką istotną decyzję moim zdaniem. Po raz pierwszy w historii Dunwall monarcha został zabity przez własnego ochroniarza. W czasie, gdy pisane są te słowa, gdy Dunwall tkwi w uścisku najgorszej zarazy, jaką kiedykolwiek odnotowano, nasza dobra cesarzowa Jessamine Caldwin właśnie została zamordowana. Czynu tego dokonał jej były cesarski obrońca, który stał się skrytobójcą. To Corvo Attano,
który wciąż siedzi w więzieniu Coldridge, oczekując na swoją zasłużoną egzekucję. Niektórzy nalegają, by zwrócić uwagę na fakt, że Corvo Attano był pierwszym cesarskim obrońcą w historii cesarstwa, który urodził się poza wyspą Gristol. Tak, Corvo urodził się w Cerconos. Jakie tu są inne książeczki? Ciężko mi trafić. Izba handlowa, czyli siedziba Dauda. Chyba już to czytałem. Tak, może i nie. Niegdyś finansowe serce cesarstwa, finansowa dzielnica Ratshor, była skupiskiem aktywności handlowej. Żadna inna dzielnica nie zatrudniała więcej radców prawnych, księgowych, czy prawdę mówiąc, więcej ochrony. I w żadnej innej części Dunwall nie było większych obrotów pieniędzmi. Po tym jak pękły zapory przeciwpowodziowe i wdarła się woda, grabieżom towarzyszył okres chaosu i rzezi w niesamowitej skali. Ci, którzy mogli wycofać i przenieść swoje aktywa, zrobili co się dało. Inni, których majątność była zamrożona w wielkich rezydencjach i dziełach sztuki, stracili to wszystko. Gdy ostatni z wyższych sfer wycofali się i zgasły światła, Ratshor było już ponurą, rozpadającą się skorupą dawnego siebie, zamieszkaną przez złodziei, dzikie psy i szczury. Niegdyś wspaniałe pałace handlu stały puste i straszne, albo zmieniły się w domy morderców i najemników, a także każdego, kto chciał schować się przed strażą miejską. Po kilku miesiącach przyjęła się najbardziej odpowiednia nazwa dla tego miejsca – zatopiona dzielnica. Latarnia, wyspa Zimoskółki, zimowej jaskółki, spoczywa pośrodku rzeki Renhaven i aż do ubiegłego stulecia była wykorzystywana jedynie przez rybaków oraz podczas sporadycznych ceremonii religijnych. W czasie insurekcji w Morley na wyspie wybudowano fort i port marynarki wojennej jako środek ochrony miasta przed atakami z morza. Podczas kryzysu szczurzej zarazy, krótko po tragicznej śmierci cesarzowej Jessamine Colwyn, pełniący obowiązki regenta, Hiram Barrows zlecił budowę na wyspie zmodernizowanej instalacji wojskowej oraz latarni. Latarnia Barrowsa, ukończona dopiero niedawno, jest powszechnie uważana za jeden z cudów współczesnej epoki, wypełniona technologiami sokołowa i zasilona przetworzonym tranem. I wreszcie dziennik Dauda. A w zasadzie jeden wpis. 18 lat na tej przeklętej skale, w tym brudnym mieście. Czułem krew uczonych, szlacheckich pedofilów, członków gildii, niewiernych kochanków, polityków zaślepionych w swoim pojęciu sprawiedliwości oraz stróżów prawa, którzy zbyt gorliwie chcieli wymierzyć karę niewłaściwemu człowiekowi. Dlaczego cesarzowa miałaby się od nich różnić? Dlaczego miałbym czuć ciężar całego tego zdychającego miasta na moich barkach? Corvo, Lord Protector, pochodzi z Cerconos, podobnie jak ja. Być może znałem już ten fakt, no ale to nie miało znaczenia, dopóki nie rozpoznałem tego w jego twarzy. To przywołało odległe wspomnienia o domu i optymistycznym młodym mężczyźnie, jakim niegdyś byłem. Co bym znalazł, gdybym tam wrócił? Czy przekonałbym się, że Cerconos jest przegniłe od środka, tak jak Dunwall? Czy tylko takim by się wydawało, ponieważ to ja jestem przegniły? Daud ma wyrzuty sumienia. Bardzo ciekawy człowiek. Więc teraz możemy zadecydować o jego losie. Czy są tu jeszcze jacyś jego ludzie? Mam nadzieję, że nie. Nie chcę się z nimi użerać. Przy okazji... In the schoolyard, the other children would marvel at his quick hands. One day, a man came for young Dowd and led him away. Zabrał go jakiś mężczyzna i sprowadził na złą drogę, czy to może nie odmieniec? No. There is no turning back from the path he has chosen. Paid assassin, Dowd. The last thing the Empress felt was his blade.
Ale w sercu kryje inne marzenie. No i jeżeli były jeszcze jakiekolwiek wątpliwości na temat tego, czyje serce jest, to właśnie się rozwiały. Oczywiście, że to cesarzowa. Mam mu przebaczyć to, co zrobił? Ty nie musisz. Ale ja mogę. I have one more surprise for you. I asked for my life when I killed your empress and took her daughter. Something broke inside me. Now I see the design on the back of your hand, the mark of the outsider himself. And I remember all I've done. The years of waiting for the right moment to step forward from an alley and drive a knife between the ribs of some noble. All the money exchanging hands from one rich bastard or another. Killing for one of them one year, then being paid to kill him in return the next. I remember bending at the shrines, listening as the outsider whispered that I was going to change things, that I was somehow important. It felt good. It made me believe I was powerful. But what have I accomplished? More than you have, or much less. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. I've had enough killing, so my life is in your hands. No właśnie. Make your choice. Możemy go zabić, możemy go oszczędzić. Myślę, że zasłużył na życie. And you choose mercy. Extraordinary. Nawet zostawił za sobą kościany amulet. Tak, no w tym momencie oczywiście mogliśmy go zabić. Dobić. Daut to bardzo ciekawa postać. Myślę, że ciekawsza niż sam Corvo. Jeszcze go ujrzymy w przyszłości. Teraz. No tak, mamy klucz Dauda, więc możemy pootwierać różne rzeczy, które zostawiliśmy wcześniej, tam jakieś skrzyneczki. Czemu nie? Przy okazji można odświeżyć eliksiry. A, możemy po prostu tymi drzwiami wyjść? Nie, myślę, że stąd. Gdzie jest drugie wyjście? Tu nie. Sam się pogubiłem. No nie, tutaj nie ma drugiego wyjścia. Trzeba wrócić tędy. A? Chodu! Tak, tutaj były jakieś skrzyneczki zamknięte. Jest. No, w zasadzie to tam jakieś niewiele znaczące rzeczy, ale czemu nie? Monety i inne drobiazgi. A tutaj jest nasz cel. Tędy dostaniemy się do... no, przejścia do... raczej wyjścia z tej całej zatopionej dzielnicy. Teraz. Tak, tutaj jest runa. Ale... do niej dostaniemy się po tym łańcuchu. Nie pamiętam, co jest tutaj. Czy coś jest w ogóle? Wydaje mi się, że wszyscy ludzie Dauda przynajmniej się ewakuowali. Przynajmniej ja bym to zrobił na ich miejscu. Może jednak cofnę się jeszcze... cofnę się jeszcze tam, gdzie był Daud. Przejrzę na szybkiego, czy coś tam znajdziemy.
Chociaż z interesujących rzeczy jest tu tylko ta runa i jeden obraz Sokołowa. Ale tak w ramach kompletności zaraz, a tędy. Można już zwiedzić wszystko. He? No tak, bełty. Naprawdę mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie tutaj zaczepiał. Przychodzę w pokoju. To być może jest tak naprawdę to samo miejsce. Nie, to nie jest to samo. To jest posąg cesarzowej. Chociaż... Może to i to jest to samo miejsce. Wiem, że gdzieś w tych zrujnowanych budynkach jest właśnie jeden z obrazów Sokołowa. Jeszcze jakieś drobiazgi. A więc najpierw zajdę sobie po schodkach. Hopsasa. Tak, bez tego całego... nie to. Bez tej całej mocy mrocznego wzroku. Na swoją drogą, ile ja mam amuletów? 3. Więc mogę praktycznie cokolwiek sobie ulepszyć w tej chwili. Może podmuch? Czemu nie? Niewiele raczej będę z niego korzystał, ale za bardzo nie mam też na co tych run wydawać. No więc no, ten mroczny wzrok się przydaje do wypatrywania przedmiotów, no, ale to chyba trzeba drugi poziom mieć. No, ale nie, z jednej strony no, jest to bardzo użyteczna moc, a z drugiej, jak już wielokrotnie mówiłem, nie chcę jej używać, ponieważ mocno psuje estetykę gry. Kiedy się to ma aktywne, to wszystko jest takie brązowe i bure i nieprzyjemne. Gdzie jest ten obraz? Zlazłem na sam dół. Nie, to nie tutaj. Myślę, że musimy zejść po łańcuchu, który widzieliśmy wcześniej. Więc teraz trzeba wspiąć się z powrotem. I wrócić do wnętrza. Dobrze mówię? Nie, nie tutaj. Gdzie był ten łańcuch? Czy naprawdę muszę iść naokoło? Nie da się jakoś stąd tam przejść? Chyba się nie da. To musi być w tym budynku, tak na oko. Ja muszę się cofnąć. Tyle biegania. A właśnie, to też jest fajne. Miecz wbity w szyję. Hirama Burrowsa. Tędy. Upsosa. Czy to był nóż, czy sakiewka? Sakiewka, a raczej kołczan. No. Prawie na miejscu. Tak, i po tym łańcuszku powinniśmy... Nie planowałem nawet złapać na niego. Nie wiedziałem, że korwa automatycznie go łapie. Nie wciskałem żadnego przycisku. Ale się udało. Gdzieś tutaj jest ten obraz i runa. Tak, obraz już widzę. Ktoś znajomy. Kwaternionowy jęk oprawcy, którego załatwiliśmy wcześniej w wieży.
Runa jest chyba na samym dnie, z tego co pamiętam. Może jeszcze jakieś notatki się gdzieś tu znajdzie? Tak, to miejsce troszeczkę doznało uszczerbku. Dziwne, że to jeszcze to się wszystko trzyma jakoś w kupie. 2/5 run? Gdzie jest reszta? Bardzo dobre pytanie. Ponieważ znajdziemy je w kanałach. Znowu w kanałach. Tutaj potrzebny jest klucz Dauda. Serce coś nam jeszcze powie? Chyba nie. No to idziemy przed siebie. I tutaj znajdziemy troszeczkę amuletów. Lub run. Jakieś nowe teksty? Bardzo miło. Even the terrible floods were not enough to wash away the sons of Dunmore. O, szczurki. O, chyba mnie zobaczyły. Co powiecie na granat? To był kiepski pomysł. Tym bardziej, że nic im nie zrobiło. Zmarnowałem jeden z tych dobrych granatów. Poszły sobie? Whatever, nie poszły sobie. A kysz! Ale jestem głupi, przecież mam teraz nową moc, której nie zaprezentowałem jeszcze. O! Podmuch jakiś taki silny, który generalnie odrzuca przeciwników. Runa jest. Amulet. Akrobata. Wspinam się nieco szybciej. Ja wiem. Nie przemawia to do mnie specjalnie. Tutaj jest cała ta zapora wodna. Tama. Która sprawiła, że dzielnica została zalana. No cóż, z tamtej strony. Więc idziemy tędy, bo to jest jedyna droga, którą możemy obrać. No. Jak uroczo. Dostawa. Świetne miejsce. Tutaj trafiają te wszystkie, albo większość trupów, jakie, no cóż, trupów zarażonych, jakich chcą się pozbyć z innych dzielnic. Ktoś tutaj żyje. No ale myślę, że tutaj zakończymy. Dość emocji jak na jeden odcinek. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.